Witamy ponownie z 20. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Jesteśmy w ogrodzie dydaktyczno-doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Moim gościem jest pani magister Teresa Jagielska. Dzień dobry. Dzień dobry. A obok nas piękne dalie, z których Kortowo słynie od lat. W trakcie Dni Nauki i Sztuki można je podziwiać, można pojawić się tutaj, zapytać pewnie także o liczbę tych odmian. To ja zapytam, ile tych odmian dali mamy w tej chwili w ogrodzie? No oczywiście będę nudna, ale mamy mniej więcej stałą ilość odmian, około 250. To bardzo dużo. Jak długo te prace trwają nad hodowaniem także nowych gatunków, bo takie gatunki tutaj też się pojawiają. No i w jakim okresie w ciągu roku te dalie można podziwiać w Kortowie? To ja trochę sprostuję, bo to jest rodzaj dalia i ta dalia, którą mamy tutaj, to powstała ze skrzyżowania dwóch gatunków, które rosną rodzimie w Ameryce. To jest dalia szkarłatna i dalia pierzasta. Dlaczego dalie są wyjątkowym kwiatem? Dalie są wyjątkowym kwiatem, dlatego że kwitną całe lato. Możemy się cieszyć przez cały sezon ich kwiatami, nawet od czerwca do pierwszych mrozów. No to zaprośmy na koniec. Przypomnijmy, w jakich dniach można odwiedzić Kortowo, by tę wystawę dali towarzyszącą Dniom Nauki i Sztuki obejrzeć. Dalie możemy obejrzeć w tym roku podczas Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki od 21 września do 23 września w godzinach od 9 do 15. Jeszcze jest dodatkowa możliwość obejrzenia tych dali w sobotę 24 września od 10 do 18. To zapraszamy również do oglądania na taki spacer wśród dali. Widzimy tutaj dzieciaki, które podziwiają dalie, widzimy też studentów. Oprócz tego, że możemy zobaczyć kwiaty, coś jeszcze dzieje się tutaj w okolicy przy okazji Dni Nauki? Tak, są różne warsztaty. My mamy warsztaty Sukulent w domu i zapraszamy dzieci, młodzież do podziwiania naszych sukulentów z kolekcji. Możemy też zrobić własne ogródki sukulentowe, które będą nas cieszyły w domu. Dlatego nazwa tych warsztatów brzmi Sukulent w domu. Zapraszamy do podziwiania dali, zapraszamy na 20. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Kolejne relacje już niebawem. Do zobaczenia.